Różowy październik, no i profilaktyka dotycząca problemów onkologicznych, zwłaszcza u kobiet, i temat HPV-a niezmiennie powraca. Pomimo, że mówi się bardzo dużo o tych szczepieniach, o profilaktyce, o refundowanych szczepieniach, zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, stosunkowo mało osób się nadal szczepi. a ten wirus jest naprawdę bardzo groźny. Pani doktor, jakie schorzenia powoduje wirus HPV-a? Bo to jest groźny wirus, jest sporo odmian tego wirusa, nie wszystkie są onkogenne. Ale jak, z czym możemy się spotkać, kiedy byśmy zachorowali na HPV-a? Tak, wirus HPV to jest wirus, który występuje w bardzo wielu odmianach. Mamy ponad 200 typów tego wirusa. Dzielimy je na typy właśnie onkogenne. Tutaj głównie typ 16, 18 to są takie dwa najgorsze typy, które najczęściej występują w raku szyjki macicy. Ogólnie rak szyjki macicy to jest taka choroba, która w 99% jest właśnie wywoływana przez wirusa HPV. Stąd głównie może dla Państwa ten wirus jest kojarzony właśnie z rakiem szyjki macicy. Aczkolwiek wirus ten nie tylko może spowodować, nowotwory szyjki macicy. One jakby powoduje dużo, dużo szersze spektrum tutaj nowotworów i przede wszystkim może to być jeszcze dla kobiet rak pochwy, rak sromu. E, oprócz tego dla obydwu płci rak krtani, rak gardła, rak odbytu. E, może jeszcze powodować takie zmiany w ogóle nie nowotworowe, zmiany łagodne i to są głównie brodawki na sromie czy na kończyste. No właśnie, jak rozpoznać, te, że, że mamy tego hpv To jest raczej trudne do rozpoznania, stąd też jakby ta potrzeba badania się i profilaktyki. No i czy ta szczepionka, czy jest może kilka szczepionek, one zapobiegają tym wszystkim odmianom HPV-a? Tak jak Pani powiedziała, te zmiany przednowotworowe są bardzo trudne do wykrycia. One nie dają praktycznie żadnych objawów, dlatego jedyne co możemy zrobić, to pobierać sobie tutaj cytologię jako badanie profilaktyczne, żeby wykryć je zawczasu, zanim nie przejdą już w raka. Rak niestety już jest wykrywany, który daje objawy, głównie to krwawienie oraz takie już widoczne gołym okiem guzy nowotworowe. A u mężczyzn pani doktor to wychodzi, przechodzi właściwie bezobjawowo, chociaż oni są nosicielami bardzo często tego HPV-a, mogą się też zaszczepić, ale jakby ta profilaktyka u mężczyzn już w ogóle kuleje. Mężczyźni rzeczywiście dużo częściej tego wirusa przenoszą później na swoje partnerki, aczkolwiek u nich również może wystąpić rak prącia, rak odbytu, rak gardła, rak krtani, to o czym już wcześniej mówiliśmy. Także tutaj szczepienia jak najbardziej są ważne dla obydwu płci i szczepimy zarówno młodych. Jak i już starszych. Nie ma górnej granicy wieku dla szczepień. Możemy zaszczepić praktycznie każdego. Ale Innym różnica tylko... jest tylko taka, że młodzież, czyli młodzi chłopcy, mają refundowane te szczepienia, a dorośli, mężczyźni już nie. Tak. Dla dzieci pomiędzy 9 a 14 życia, rokiem życia istnieje darmowy program, szczepionka jest objęta w kalendarzu szczepień. I tutaj rodzice muszą złożyć jakby taki wniosek w szkole, u pediatry czy przez portal gov.pl i dziecko może być zaszczepione darmowo. Ono musi przyjąć jakby dwie dawki, żeby rozwinąć taki odpowiedni poziom odporności, a my już jako osoby po 15 roku życia powinniśmy przyjąć trzy dawki. No bo to i przy okazji rodzice mogliby, dając przykład, się sami zaszczepić, jeśli jeszcze tego nie zrobili. Przyrost zachorowań na HPV-a jest ogromny, prawda? Ile to jest procentowo? Mm, wie Pani co? to jest tak podają dane naukowe, że do 25 roku życia 80% populacji takiej, która jest aktywna seksualnie, jest tym wirusem zarażona. Czyli te statystyki są właśnie przerażające. A skąd się wziął tak naprawdę ten HPV? Bo pojawił się, możemy powiedzieć, nagle znikąd, tak jak wiele różnych chorób. Ludzie się boją szczepionek, aczkolwiek to nie jest nowy wirus. Ten wirus, jak już pokazują badania naukowe, jest z nami bardzo długo. Gdzieś historycy odkryli nawet mumie, które posiadały kłykciny kończyste i brodawki. Także zostały one potem przebadane na obecność wirusa HPV i to rzeczywiście się potwierdziło, że posiadały one onkogenne typy wirusa. Obecnie, jakby badania naukowe poszły już tak, zostały zaawansowane, że wiemy. Dokładnie, jak z czego ten wirus się składa, potrafimy wyizolować jego białka, jego materiał genetyczny, dzięki czemu już możemy też stworzyć szczepienia. I to rzeczywiście jest bardzo skuteczna profilaktyka szczepionki, bo niestety nie mamy leku na tego wirusa. Jedyne, co możemy zrobić, żeby się przed nim zabezpieczyć, to jest właśnie zaszczepić się. Pani doktor, to my niezmiennie zapraszamy i zachęcamy do szczepienia się na wirusa HPV-a, który w przypadku dzieci. Wcale nie wymaga wizyty ginekologicznej, tylko wypisania deklaracji, prawda? Tak, tak, zgadza się. Obecnie już od 1 września można szczepić się w szkołach. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że rodzic do wyboru ma dwa preparaty do szczepienia. Jedna szczepionka to jest szczepionka Cervarix, a druga Gardasil 9. Szczepionka Cervarix chroni przed dwoma wysokoonkogennymi typami wirusa HPV typem 16 i 18, a szczepionka Gardasil 9 na, jest um, ochroną na 9 typów wirusów, stąd ma dużo szersze spektrum. No to zapraszamy Państwa i do szczepień i zachęcamy do badań profilaktycznych, które w tej chwili, zwłaszcza kiedy jest jeszcze różowy październik, czyli miesiąc profilaktyki, odbywają się za darmo, więc na pewno warto z tego skorzystać i po prostu zapraszamy do tego, żeby jednak przeciwdziałać, a nie chorować, a temu służą szczepionki na tego niefajnego wirusa HPV.